Od kiedy wyłapywane na terenie miasta psy i koty trafiają do nowodworskiego schroniska, o ich los samorządowcy są znacznie spokojniejsi. Wychodząc jednak z założenia, że pańskie oko czworonoga tuczy, członkowie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych postanowili obejrzeć placówkę z bliska i w poniedziałek tak właśnie zrobili. Gmina Legionowa ma podpisaną umowę z tym schroniskiem od 30 kwietnia 2012 roku. I było to naturalne, że wizyta odbyła się akurat w schronisku. Mogliśmy zobaczyć, jak wygląda schronisko, w stosunku do którego jako radni podejmujemy decyzje. W ubiegłym tygodniu do schroniska prowadzonego przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych trafiło 87 złapanych na terenie gminy psów. Wszystkie poddano sterylizacji, a większość z nich zabrali do domów nowi właściciele. Te, które jeszcze na to czekają, mogą żyć w komfortowych, jak na schronisko, warunkach. Znajdują się tam liczne boksy z wybiegami, a mniej odporne zwierzęta mogą mieszkać w pawilonie. Placówka posiada też m.in. własny gabinet weterynaryjny i salę operacyjną. Jest tam czysto, zwierzęta są zadbane, nie chorują. Schronisko ma bardzo wysoki poziom adopcji, bo jest to na poziomie 74%. Mają całą współpracę z wolontariuszami. Po obejrzeniu schroniska radni zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat jego działalności. Później, w trakcie dyskusji z przedstawicielem fundacji, zweryfikowali, na co i w jaki sposób wydawane są gminne pieniądze. Głównie te przeznaczone na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt w Legionowie. Generalnie rzecz biorąc, swe wyjazdowe posiedzenie w Nowym Dworze członkowie komisji uznali za udane. Wydaje mi się, że jest to bardzo słuszna decyzja, że tam pojechaliśmy, zobaczyliśmy. Mogliśmy bezpośrednio zadać pytanie osobom zarządzającym, w jaki sposób jeszcze można pomóc, co ewentualnie będzie skutkowało jakimiś wnioskami do prezydenta, bądź sami we własnym gronie zorganizujemy takową pomoc. 1 czerwca tego roku gmina Legionowo podpisała z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych kolejną umowę. Jej przedmiotem, podobnie jak w latach ubiegłych, jest odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt.